Dobra, szukamy pierwszego symbolu, czyli ten. Okej. Następny ma być ten chyba, nie? Tak jest, i ostatni ten. No i superancko, drugi odłamek. I niestety ostatni, bo żadnego innego już nie znajdziemy. Takie są niestety prawa dżungli, a raczej prawa epoki lodowcowej. Więc przykro mi, moi drodzy, ale to był drugi odłamek i zarazem ostatni, dopóki nie będziemy mieli kolejnych umiejętności. Kurde, trochę się dziwnie tutaj czuję, w sensie jest niby taka cisza i spokój, ale jednak... Znaczy cisza i spokój, to jest bardzo pojęcie względne, bo słyszymy wodospad chociażby, ale nie wiem. Takie czasami mam wrażenie, że w takich poziomach po prostu chwila nieuwagi, zaraz coś wyskoczy, no nie? Ale cieszę się, że kurde ogrywam tę gierkę. Bardzo się cieszę. Myślę, że jest ona prowadzona w taki... Myślę, że taki informatywno-luzacki styl, bo cały czas tak naprawdę o gierce gadam. Ja tu nie mówię o żadnych ciekawostkach ani o innych rzeczach. Tylko cały czas mój komentarz opiera się na komentowaniu tego, co się dzieje na ekranie. Aczkolwiek... Uważam, że to też nie jest jakiś problem. Mogło równie dobrze być gorzej i mógłbym, nie wiem, przez cały odcinek gadać o jakichś innych pierdołach, niezwiązanych kompletnie z grą. A tak to staram się cały czas coś tutaj znaleźć do skomentowania. Czasami jest ciężko, ale dajemy radę. Bo gdybym nie dawał rady, to dawno bym już tę serię zanulował i bym stwierdził, że nie chce mi się i inną gierkę robimy w tym momencie. A tak nie robię. Mamy żołądź! Drugi żołądź! Ale bardzo ładna sceneria tutaj. W sensie bardzo ładne zdjęcie tutaj jest zrobione, to chciałem powiedzieć. O! To trochę inny poziom od poprzedniego. Bo jak pamiętacie, poprzedni taki poziom, gdzie musieliśmy zebrać ten kryształowy żołądź, to był poziom, gdzie my żeśmy spadali z na dół. I musieliśmy w te takie okręgi trafiać. I niczym Harry Potter, Superman i inne tego typu gierki. A teraz mamy bardziej taki, kurde, pościg za tym żołędziem. Fajna sprawa. Ała? Oczywiście my to zrobimy za pierwszym razem, moi drodzy. Nie musicie się niczego martwić. Na bank będzie to za pierwszym razem. Musicie mi po prostu na słowo uwierzyć. Ale muza! Te emocje, ten pościg! Thank you.
Dobrze! The Forgotten Temple! Yeah! Bardzo ładnie! Podoba mi się to! Superancko! Mamy kolejny kryształowy żołądź zebrany. Zajebiście. I teraz, jak mogliście zobaczyć po statuetce, zanim wiewiór wszedł... O właśnie, to jest nasza nowa umiejętność. Czyli będziemy mogli przeskakiwać przez te okręgi, co pozwoliłoby nam teraz na backtracking do poprzedniego świata. A raczej do... Tak, do poprzedniego świata mogę to tak nazwać. Ale my tego nie będziemy robić, ponieważ backtracking prawdopodobnie zostawimy sobie na sam koniec. Czyli po prostu, jak będziemy mieli wszystkie umiejętności, to wtedy wiewiórem będziemy czyścić dosłownie wszystko. Na 100%. Tyle! Elegancko! Mamy to ogarnięte. Więc możemy sobie stąd już iść. No i dokładnie, idziemy teraz na inną sekcję. Ponieważ mamy tutaj trochę rzeczy do wyczyszczenia, jak zresztą widzicie. Będziemy mogli tutaj kolejne statuetki, jak i inne odłamki zbierać, tak więc no myślę, że jest to jak najbardziej spoko. Oczywiście tutaj nie zbierzemy, ponieważ tutaj mamy jedną wielką blokadę. A szkoda, przydałoby się tutaj coś innego. Przez chwilę nie wiem nawet, co chciałem powiedzieć, tak więc przepraszam za to. Widzę, że następny świat to chyba będzie taki bardziej... O! Odłamek. Następny świat to chyba będzie trochę taki... jakby to powiedzieć... Nie wiem szczerze, wydaje mi się, że to będzie coś ala właśnie to podłoże, po którym teraz chodzę wiewiórem. Muzyka jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo elegancka, bardzo ładna. A teraz możemy iść tutaj. Bo nic tutaj po nas, tak na dobrą sprawę. Możemy sobie tutaj na spokojnie iść już. Oh,
Tam wypadałoby się dostać, bo tam chyba był kolejny odłamek z tego, co widziałem po prawej stronie, więc warto byłoby to zweryfikować, czy jest to jak najbardziej prawda, bo równie dobrze mogło mi się coś wydawać. Tak jak przed chwilą to podkreśliłem. Ale nie mam chyba takiej możliwości. A nie, mam. Chwila, moment, czekajcie. Dlaczego tu mi się trójkąt nie wcisnął? Halo, co to miało znaczyć? No właśnie. Coś ewidentnie jest. Mówiłem, że tu jest odłamek? I tam u góry statuetka. Jak ja mam ją zebrać? Poczekaj ta. Czekaj ta, my to zrobimy chyba. My to ogarniemy jakoś. Przynajmniej ja się postaram. A może? Ty, udało się! Udało się! Co ja zrobiłem najlepszego? O kurde! Ale fart! Dobrze! Podoba mi się to! The Gem Tunnels. Okej, czyli... Teraz mamy sekcję z epoki lodowcowej 3, jak możecie zobaczyć. To jest autentycznie sekcja z epoki lodowcowej 3. Pamiętam to doskonale. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to była kiedyś taka scena, gdzie Manfred, Diego, Sid i Huck, on się tak nazywał, ten z jednym okiem, lecieli na takiej kolejce. Coś a la kolejka górska czy coś takiego, no nie? I było coś takiego, że w pewnym momencie powietrze zaczęło im zmieniać głos. Że to było powietrze chyba pełne helu czy coś takiego. I oni zaczęli mówić takim, wiecie, tak jakbyście naładowali... O, 5000 tych mamy. Super, fajnie, że trofka wpadła. O! I kolejna trofka. Ale ja tutaj trofki zbieram. Masakra. W każdym razie, taki sam efekt uzyskacie, kiedy weźmiecie po prostu hel. I helem jakby tutaj tak, no nie wiem, wydmuchacie i będziecie mieli taki obniżony głos, taki dosyć śmieszny. Taki jakbym ja miał teraz taki głos, taki wiecie, taki obniżony. Wiecie, o co chodzi, no nie? Tak mi się wydaje, że mam nadzieję, że ja to dobrze wytłumaczyłem, ponieważ niestety z moim tłumaczeniem jest no trochę kiepsko, muszę przyznać. A staram się to jak najlepiej wytłumaczyć. Nadal mnie ta ściana intryguje, powiem wam szczerze, ta taka z... Co?
było? Co to było? O, kolejna trofka. Dobra, i po co ja miałem tutaj przyjść? Ja tu nic nie widzę. A, tutaj mamy. Ale... Nie ma tutaj żadnej statuetki, niczego? Naprawdę? Po co jest ta sekcja? Żeby se tutaj tak przyjść i wyczyścić? Bez sensu. To idziemy prosto przed siebie, no nie ma to... Tu... Widzieliście to? Tam u góry jest odłamek. Czekajcie, Gran mi tutaj coś mówiła. Muszę jeszcze raz to obadać. Bo ja niestety, kurde, bez zrozumienia to zrobiłem. Gra coś mi tutaj podpowiadała. No nie rozumiem, na czym to działa. Jakby... Co jest grane? Ja szedłem po cichutku. Dlaczego tak? Ej, ale ja nie widzę możliwości się tam nawet dostania. O! Uciekaj ode mnie! Myślałem, że po tych stalaktytach trzeba skakać, ale nie wiem. Nie wiem szczerze, jak to zdobyć, tą góry. Pojęcia zielonego nie mam. Dobra, idę stąd. Nara! Najwyżej jeden odłamek będziemy w plecy. No trudno, no. Jakby... Nie wiem, jak go zdobyć, szczerze powiedziawszy. A nie chcę teraz tutaj wchodzić na internet i specjalnie szukać, tylko... Może kiedyś odkryję tą metodę. Jak będę jeszcze dalej robił ten let's play. Śmiesznie to ująłem trochę, co nie? Ha ha.
Już widzę, że ten świat będzie przepełniony tymi wilkami strzeżącymi. Dobra, mamy to. Szkoda, że tamtego odłamku żeśmy nie zebrali, to byśmy mieli teraz, kurde, dwa odłamki, a tak to mamy tylko jeden, no ale niestety z tego jednego też trzeba się cieszyć. Równie dobrze mógłbym nie mieć żadnego, nie? Więc... Jezu, przez chwilę myślałem, że to ten wilk, a to się okazuje, że to ten żuczek. Dobra, nieważne, mam schizę już. O, teraz sekcję taką lodowatą mamy. Myślałem, że tam coś z tyłu za nami jest, a jednak się okazuje, że to była sekcja, z której się tutaj dostałem, więc jednak nie było tematu, jak to się mówi, jak to mawia klasyk. No i lecimy do góry. Lecimy! 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 Znowu? Naprawdę? Serio? Nie mogliście już dać jakiejś statuetki czy czegoś? Musieliście, kurde, znowu tą blokadę dać. O! Kolejna trawka? Lol. Te ryby są trochę irytujące, muszę przyznać. Tam coś u góry jest. Na bank musi być. Serio, ja tylko po skrzynki przyszedłem? Naprawdę? No to walić taki sekret, elo. Zabieramy to stąd. Masakra w ogóle. No i koniec poziomu mamy. The Skratzen Caverns. Jaskinie wiewióra. Albo wiewiórołaka. Ale to sobie zostawimy już na następną sesję, moi drodzy. Mamy zaraz godzinę równo. Tak więc myślę, że będzie można kończyć zabawę. No, zostało nam tylko już raz, dwa, trzy. I potem już ostatnia i zarazem czwarta i zarazem ostatnia strefa. Tak więc teraz mam nadzieję, że zrobię to za pierwszym razem. A więc tak, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych.
Zachęcam do zapoznania się z moimi socjalami, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram, Twitter oraz TikTok. I teraz tak, na TikToku wrzucam ekskluzywne shortsy, których nie zobaczycie na YouTubie i też te, które są na YouTubie. Na Twitterze często komentuję bieżące wydarzenia, które mają miejsce w internecie lub poza internetem i inne tego typu rzeczy. Na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, live'ach, co tam się u mnie dzieje itd., itd. A na Instagramie, jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Do następnego razu, nagrywam to 6 marca o godzinie teraz 11:54. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, życzę wam miłego dnia, na razie i cześć, pa pa, elo!